Koleżanki dręczą Paulinę Markiewicz, bo ma nadwagę i duży biust. Na WF-ie oblewają dziewczynę czerwoną farbą, potem zmuszają do założenia stroju klauna. Cała klasa wyśmiewa się z niej. Uwaga, uwaga, drodzy uczniowie, oto jak wygląda wielka klaunica. Nienawidzę ich wszystkich. Co ja im zrobiłam, że się mnie czepiają? Nigdzie nie pójdziesz. Marek Hajduk chce wyprowadzić się z domu, bo mama zmusza go do nauki. Nie interesuj się już moim życiem. Stoj, stoj, stoj! Chłopak z głodu kradnie pizzę i zostaje zaatakowany przez ochroniarzy restauracji. Dobra, zostaw go. Pobity nastolatek próbuje dostać się do szkoły. Zakrwawionego ucznia znajduje dyrektorka. Marek, powiedz coś po moją mamę! Zaraz. Na jaką imprezę? 18-letni Marek Hajduk chodzi do trzeciej klasy liceum. Chłopak ma dość nadopiekuńczej matki, która zmusza go do nauki. Kobieta coraz bardziej martwi się, że syn ma złe oceny i nie skończy szkoły. Często się o to kłócą. Marek ma zamiar spędzić popołudnie z kolegami. Jest wściekły, bo jego mama nalega, żeby przyłożył się do geografii. Telewizor teraz ważny, a oceny coraz gorsze. Tak, telewizor teraz ważny. A szkoła to moja sprawa. Już ci wcześniej wspominałem. Nie tylko twoja. Dopóki tu mieszkasz, masz mnie słuchać. Nigdzie nie idziesz. Jak nie idę? Co ty myślisz, że ja tracę imprezę? Będę odwoływać? Mówiłem się z kumplami. Nie interesuje mnie to. Nigdzie nie pójdziesz. Masz iść się uczyć. Masz szlaban, dopóki nie poprawisz ocen. Szlaban? A co to, jakieś dziecko jestem? Zajmij się swoją córeczką, a nie mną. A ten tatuaż to co? Ma świadczyć, że jesteś dorosły? Malunki sobie robisz, jakiś kryminalista. Tak wygląda kryminalista? To, że sobie zrobiłem tatuaż, to jest moja sprawa. Jestem pełnoletni, musisz to w końcu zrozumieć, że jestem kiedy dorosły. Kiedy ostatnio usiadłeś do książek? Marsz do pokoju, do nauki. Powiedziałam, dopóki tutaj mieszkasz... Tak? Dopóki tutaj mieszkam? Nie, już nie mieszkam. Właśnie się dzisiaj wyprowadzam, bo już mnie wkurza twoje gadanie. Niby gdzie? A ty się nie interesuj. Czytaj sobie te swoje książeczki, a nie się mną będziesz interesować. Ty zwariowałeś? Nigdzie nie pójdziesz. Jak nie pójdę? Powiedziałem ci, że pójdę, bo jestem dorosły i się stąd wyprowadzam. Tak? Dorosły jesteś? Skoro tak, to świetnie. Jak jesteś taki dorosły, to się wyprowadź. Zaczekam. Zobaczę, jak szybko ci się ta dorosłość znudzi. Tak? Taka mądra jesteś, tak? Czekać na mnie nie musisz. Nie dzwoń po kolegach i po innych ludziach, rozumiesz to? Nie interesuj się już moim życiem. Matka już totalnie przegina, traktuje mnie jak jakieś małe dziecko. Co, może jeszcze zadania domowego będzie chciała mnie odpytać? Mam już dosyć tego, wyprowadzam się stąd. Jakoś sobie poradzę. Zdenerwowałam się, bo to już któryś raz w tym tygodniu, zamiast się uczyć, wychodzi z kolegami. Jeszcze to jego gadanie, że się wyprowadzi. Ciekawe, z czego by żył. Trzeba powtórzyć tę imprezę, ja nie mogę. Marek postawił na swoim i poszedł na imprezę, zamiast się uczyć. Po kłótni z matką postanowił wyprowadzić się z domu i żyć po swojemu. Teraz wraca z kolegą i liczy, że będzie mógł u niego przenocować. Głuchy jesteś, wyprowadziłem się z domu. No nie, no ale dlaczego? Stara mi ciągle napieprzała tylko o tej szkole i mam się uczyć i tak dalej. I dosyć już miałem, wyprowadziłem się. No ale jakbym słyszał swoich starych, to gdzie ty teraz będziesz mieszkał? No właśnie w tym jest problem, że nie mam gdzie spać. Mogę u ciebie przynajmniej nie jedną no, noc. Mnie jest najazd rodzinny, nie rady dzisiaj. No weź przestań, przynajmniej się przekimam na podłodze, no jedną noc, stary. Stary, na podłodze teraz ja śpię, u mnie w łóżku ma 10-letni kuzyn, także wiesz, no nie ma szans, nie dzisiaj. Zatem mówiłem, że przed 11 będę. Muszę dobra lecieć. No, siem. Rano 18-latek przychodzi do szkoły przed pierwszą lekcją. Całą noc jeździł nocnymi autobusami i kiedy na moment udało mu się zdrzemnąć, ktoś ukradł mu 50 zł, jedyne pieniądze, jakie miał. Mimo to jest szczęśliwy i czuje się wolny. Nareszcie nie musi się z niczego tłumaczyć. Przed szkołą spotyka swoją siostrę. Czekam na lekcję, dochodzi 8. Masz coś do żarcia, bo nie wziąłem w ogóle nic z domu. Głodny jestem. Masz w ogóle jeszcze jakiś hajs, bo zapomniałem wziąć z domu. Nie mam. Zadzwonisz do mamy. Całą noc się martwiła. Nigdzie nie będę dzwonić, bo zapomniałem telefonu. Zresztą matka sama mi wyrzuciła z chałupy. Powiedziała, że mam się wynieść, więc no tak też właśnie zrobiłem. Dobra.
to ja do niej zadzwonię i powiem, że się znalazłeś. Czy ty chyba oszalałaś? W ogóle powiedziałem ci, że masz nigdzie nie dzwonić. Oddaj to! Zresztą się nie interesuj. Wyprowadziłem się z domu, Marek! A nie uciekłem. Zajmij się szkołą i lepiej się już, dziewczynko, a nie się mną interesujesz. Dzisiaj nie muszę się nikomu tłumaczyć, co robi i tak dalej. Dawno powinienem się wyprowadzić. Może pierwsza noc nie była zbytnio fajna, ale dam sobie radę. Paulina Markiewicz jest uczennicą klasy 3B gimnazjum. Dziewczyna ma kompleksy ze względu na swoją nadwagę i duży biust. Od dawna jest szykanowana w klasie i najchętniej trzyma się na uboczu, żeby nie prowokować złośliwych koleżanek. Języka w gębie zapomniałaś? Odpuść sobie, Matyldo, okej? Najpierw powiedz, jaki masz rozmiar Stanika. Zostawcie mnie. Krótki wywiad do szkolnego radia. Wszyscy są ciekawi. Czy to rozmiar 156G? Przepuśćcie mnie. Paulina Markiewicz nie potwierdziła, ale nie zaprzeczyła, że ma obwód pod biustem 156 cm, a miseczkę G. Przez 3 lata zdążyłam się już przyzwyczaić, że większość osób w tej szkole robi sobie ze mnie jaja. Najgorsza jest Matylda i jej banda. To nie jest miłe, co robią, ale udaje, że mi to zwisa. Wtedy mniej się czepiają. Paulinie jest przykro. Nie radzi sobie ze złośliwościami dziewczyn z klasy, chociaż bardzo się stara. Matylda i jej koleżanki bezlitośnie wykorzystują to i nie mają zamiaru odpuścić dziewczynie. Jasne. Nie wierzysz mi? A może wybrałabyś się z nami w ogóle w przyszły weekend? No nie, nie, dzięki. Raczej nie. Szkoda. Potrzebne nam 2 namioty. Gdybyś je założyła zamiast Stanika, nie musiałbyśmy ich dźwigać. Kto by cię na tę górę wciągnął? Zmieniłabyś nam Tatry. Co tam? Zapytaj się swojej dziewczyny. Wszystko z nią okej? A skąd ja mam wiedzieć? Może zapomniałaś z domu 7 śniadania. Do obiadu nam tu padnie. Boże, przecież tylko się wygłupiamy. A ta już ryczy. Tym bardziej chce mi się z niej nabijać. Sama jest sobie winna, że wszyscy w szkole się jej czepiają. Tymczasem mama licealisty, który wyprowadził się z domu, bardzo martwi się o syna. Przyszła do szkoły licząc, że spotka tu Marka. Albo przynajmniej dowie się od jego kolegów, gdzie nocował. Widziałeś Marka? Wiesz, gdzie on jest? Nie. Dawid, to poważna sprawa. Marek nie wrócił na noc. Byłeś wczoraj z nim na imprezie? Gdzie ona się odbyła? Na jakiej imprezie? Nie byłem na żadnej imprezie. Na pewno nie byłeś? Nie, no serio nie. Posłuchaj, jak go zobaczysz, dasz mi znać. Możesz dzwonić na jego numer, mam jego telefon przy sobie. Dobrze. Poczekaj, a gdzie macie pierwszą lekcję? Nie wiem, nie pamiętam, mam nowy plan. Nie stupię kumpla przed jego matką. Marek sobie na pewno dobrze poradził, kimał gdzieś jakiegoś kumpla. Bez przesady, że jedną noc go w domu nie było. W końcu mamy po 18 lat. 18-letni Marek Hajduk myje się przed lekcjami w szkolnej toalecie. Ciągle jest przekonany, że dobrze zrobił, wyprowadzając się z domu. Zastanawia się tylko, skąd wziąć pieniądze na jedzenie i gdzie spędzić kolejną noc. Nie wie, że jego mama jest w szkole i chce się z nim spotkać. Luz, tylko twoja matka ci szuka, jest w szkole. Moja stara jest w budzie? Ona ci dobrze, może robić co chcesz. Tylko ona tutaj jest... Znowu jakiś siarym narobi. To lać to. Nie znasz jej. Nawet chciałem do ciebie zadzwonić wczoraj, ale mi powiedziałaś, że zostawiłeś telefon. No, zapomniałem wziąć z chaty. A, kumam. Ty, masz może z dychy pożyczyć, bo głodny jestem. Ty, no, mam dychę. Dobre i to. Ty, jesteś walony czymś tutaj, poza tym czucie fajkami z wczoraj. Nie no, co ty. Jeździłem tymi nocnymi. Ej, masz coś może, żeby się popsikać? Nie mam, jakimi nocnymi? Nieważne, weź wyluzuj w ogóle, stary. Dobra, ja zmykam, bo jeszcze ją spotkałam, mi siary narobi. Ta, weź mi pokaż tą dziarkę, co zrobiłeś ostatnio. Tylko wiesz, ona jeszcze nie jest dokończona, nie? Ale dosyć spoko wygląda. Nie, matka by zabiła, jakbym coś takiego zrobił. Wyluzuj, chłopie. Jakby cię zabiła? Jestem dorosły, robię co chcę. Jak chcesz, to ci mogę polecić jakieś studio. Pójdziesz sobie ze mną tam zrobić, bo jeszcze muszę iść dokończyć. Dobra, zmykam, bo wiesz, szkoła znowu się spóźnia. Trzyma się tam, dzięki za hajs. Moja matka znowu robi jakieś cyrki. Jakbym był gówniarzem. Jeszcze tego brakowało. Powiedziałem jej, że się wyprowadzą z domu, więc powinna to uszanować. Przychodzi i robi siary przed kumplami. Potem się znowu będą jeszcze śmiać, że jestem jakimś małym dzieckiem. Załamana mama Marka ma nadzieję, że spotka syna w szkole. Jeśli nie, zamierza zgłosić jego zniknięcie wychowawczyni Marii Borkowskiej. Marek, ty jesteś w szkole? Gdzie byłeś całą noc? Byłem, gdzie byłem. Co ciebie to interesuje? Jak ty się do mnie odzywasz?
Marek, no daj spokój. Tak się o ciebie martwiłam. Jak ty wyglądasz? Cały mokry. Weź mnie nie dotykaj. Poszłaś mi kumpli. Po co tu przyszłaś? Jak to po co? Szukam cię. Całą noc na ciebie w domu czekałam. Ty nawet nie zadzwoniłeś. A może byś tak pomyślała, że zapomniałam telefonu w końcu, co? Jak coś ode mnie potrzebujesz, to możesz od kolegów zadzwonić. Nie gadaj mi tutaj o telefonie. Masz dzisiaj wrócić na noc do domu. Nigdzie nie wrócę. Jestem dorosły. Rozumiesz to? Dorosły człowiek się tak nie zachowuje. Skończ mi robić siady w szkole, okej? Po lekcjach wracasz prosto do domu. Powiedziałam. Nigdzie nie wrócę. Nie jestem twoim niewolnikiem. Ale jesteś moim synem. Gdzie byłeś dzisiaj w nocy? Nie interesuj się. To jest moja sprawa. Jestem dorosły. Wyniosłem się z domu. Musisz to zapamiętać, że nie masz mnie po co szukać. Nie interesuj się mną. Wiesz co? Może rzeczywiście lepiej, żebyś nie wracał, skoro jesteś taki dorosły. To świetnie. Radź sobie sam. Twój telefon może ci się przydać, na przykład jak będziesz szukał pracy, bo rozumiem, że masz zamiar. W końcu musisz się z czegoś utrzymać. Powodzenia. Nie zasłużyłam sobie na coś takiego. O nie. Zajmuję się Magdą i Markiem sama od 7 lat, odkąd ich ojciec nas zostawił. A on tak mi się odpłaca. I bardzo dobrze. Udowodnij, że nie jestem dzieckiem. Aż się zdziwi. Pójdę zapracować gdzieś na stację benzynową albo w jakimś fast foodzie. Opłacę sobie mieszkanie i będę żyć, jak będę chciał.